Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam Cię serdecznie, mój kochany widzu, skrzyneczka z AWP-om Desert Hydra, na którą oczywiście znajduje się 3%, za czym oczywiście jak nam pójdzie, ja oczywiście standardowo zachęcam Cię do wzięcia udziału w konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, co oczywiście z dzwonem, łapę w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz. Odnośnie filmu dołącz na Discorda, bo tam też są teraz giveaway'e. Im większa aktywność będzie, to będzie ich więcej i będą na droższe skiny. No i oczywiście użyj kodu Crocs in CSGO skinsie. Jako są pełnoletnią jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z linku zapisu, bądź klikniesz magiczny zielony plusik i tutaj oczywiście kodzik Croxy przez 2x piszesz. Na kodzik daje Ci 10% więcej do każdej wpłaty, no i oczywiście skrzyniczka na start za free, więc kodu możesz sobie używać do woli i oczywiście 10% więcej za każdym razem! To wstawa! Dzień dobry! 11 tysięcy, powiem tak, zaczynamy fantastycznie, o to właśnie mi chodziło. Już tutaj pierwsza bitewka i mimo iż się w sumie pogodziłem, że tylko ten karambicik nam spadnie, no to tutaj jeszcze skrzyneczka mnie zaskoczyła. Jak ostatnio nam nie oddawało nic na bitwach z Emily z tej skrzynki z Hydrą, no to teraz naprawdę bardzo ładnie nam oddało. 3100 zł koszt tej bitwy, skrzynki same tutaj z eventu oczywiście basenowego i oczywiście każda jest podboostowana. Bot Michael nam się wylosował, więc za czym jak nam oczywiście pójdzie, a no mam nadzieję, że jak ty użyjesz sobie kodu Croxy, to tobie też dobrze pójdzie. Zobaczmy, no jak tutaj. No! I powiem tak, ostatnio też tą kosę zdobyłem właśnie z tej samej skrzynki i dlatego ją w sumie wrzuciłem, bo tak kurczę trochę podbudowała ona moje zaufanie, więc ta skrzyneczka naprawdę bardzo na plus. Mamy kolejnego już oczywiście Huntsmana, Lorest i skrzynki do naszej kolekcji. Zobaczmy dalej, meczkę dla Michaela, 280 kawałek dla nas, ok. No ale my tutaj liczymy właśnie na te skrzynki, pull case boosted, 420 zł kosztuje taka skrzynka napompowana, jak tutaj napompowany jest basen, w którym kąpisz jakiś jednorożec i chyba jakaś piłka, więc zobaczmy, czy tutaj również będą takie dropy napompowane, bo tutaj no już powoli chyba zaczynamy zbierać się baty. Jest to dosłownie minimalna różnica cenowa, jakieś powiedzmy 19 zł, 1450, ok, minimal wear kosztuje 119 zł, aż Poseidon, patrz, Poseidon, 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 ej, tego jeszcze nie trafiłem z tej skrzynki, no powiem tak, kolejny skin z tej skrzynki odhaczony, 7900 zł, na jakimś z ostatnich filmów mówiłem wam, że no jeszcze tutaj tego Poseidona właśnie nie trafiliśmy i tego nomada, Poseidona mamy, więc został już tylko ten nomad, czy próbujemy go trafić? Spróbujmy, 1260 zł tutaj za 3 otwarcia, my mamy spory budżet, więc no z parę takich otwarć możemy sobie jak najbardziej tutaj otworzyć, 350 zł, otwarcie leci kolejne, nie pierdol, patrz, Poseidon kolejny, dwa Poseidony stary, trafiłem na jednym filmie i to dosłownie w ciągu jakiejś minuty chyba, może dwóch max, jeden niecały procent na tego Poseidona, ja teraz w ogóle zobaczyłem ile procent na niego jest tutaj podboostowanych na tej skrzynce podboostowanej, jest to 33 razy większa szansa na tego Poseidona i udało nam się go zdobyć po raz kolejny, jak tyle filmów, no nie leciał ani razu, to teraz leci 102 Poseidony stary sobie lecą w przeciągu jakiejś minuty. Fantastycznie, naprawdę fantastycznie ten odcinek tutaj dla nas się zapowiada. Nie dość, że AWP-a Hydra, to jeszcze ten karambicik Slaughter, to jeszcze Poseidon w sztukach, oczywiście dwóch, więc naprawdę fantastycznie. Jeszcze Wulkan tutaj w dobrym stanie, leci koso 2500, no już myślałem, że kolejna poleci, ale niestety nie, więc sobie zakręćmy jeszcze z dwa ra... Nie, to są kurwa jaja jakieś stary. Trzeci Poseidon, ja już nawet... ja już nawet tutaj nic nie mówię, tak? Ja już przyzwyczaiłem się tutaj, że ta skrzynka lubi Poseidony dawać, tak? Ja to jestem mistrzem w zdobywaniu Poseidonów z tej skrzynki, więc... No cap, stary! Naprawdę niepojęte, niepojęte, jak ta skrzynka tutaj przyfarciła mi. Jest kolejna kosa, mamy 20 koła w balansie. No powiem tak, dawno takiego budżetu nie miałem i postaram się go nie przegrać w parę dni znowu, tak? 2000, kolejne 2000, znowu... Dwa razy pod rząd, leci Wulka, no to już myślałem, że trzeci, tutaj myślałem, że kosa, no ale nie ma, otwarcie kolejne, jest Princeton 2600, tutaj jest pusto, kolejne otwarcie jest Wulkan 1200, no i jeszcze, no niech będzie ostatnie otwarcie teraz i dwa Wulkany i tym oczywiście naszą przygodę z tą skrzynką, spokojnie, jeszcze nie z odcinkiem, zakończymy sobie, ale na sam koniec rzucimy sobie
skrzynkę Supreme Knife, jedną podboostowaną Gemstonik 1, drugi, trzeci i czwarty. I bitwą za 10 koła sobie oczywiście ten odcinek zakończymy. Ja wam dziękuję oczywiście za oglądanie. Naprawdę rzeczy tutaj nie do opisania się wydarzyły. No trzy Posejdony, naprawdę... Nie mogę po prostu w to uwierzyć. Przypominam oczywiście o kodziku Croxy, który daje ci 10% więcej. Jak płacisz z konem Croxy, to jesteś OG stary. 2280, fantastycznie. No i oczywiście skrzynkę na start możesz sobie za free odebrać. Jezus, ten talon, to jest piątka, 4300. Okej, okay, jest to jeszcze do zrobienia, tak? Trzeba to sobie powiedzieć. Nie jest to jakoś mega duża strata. Znaczy, no jest duża, tak? Jest to prawie 3000, ale... No wiesz, że w tej ostatniej skrzyni może jakiś talonik tutaj szafir nam spadnie, ale na to się chyba nie zanosi, chociaż ten Gamma Doppler? No nie, no strata 1300. Dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro, siemano!